co pan miał na myśli, mówiąc o sankcjach dotyczących Nord Stream 1? Zamknięcie tego gazociągu. My o to apelujemy. Pan premier Mateusz Morawiecki o tym wprost mówił kilkukrotnie wczoraj. Również w czasie spotkania z kanclerzem Niemiec. Ja akurat w tym spotkaniu uczestniczyłem w całości, w związku z tym ten przebieg, trzeba powiedzieć wprost, burzliwej dyskusji był dosyć trudny i ten postulat dotyczący zamknięcia, powiedzmy sobie wprost, zamknięcia transferowania miliardów dolarów do Rosji, bo tak to jest, niech państwo sobie wyobrażą ten gazociąg i zamiast gazu środków wyobrażą sobie miliardy dolarów, które płyną do Rosji, bo tak w tej chwili się dzieje. Przez ten gazociąg nie płynie gaz, tylko płyną miliardy na zbrojenia do Rosji. W związku z tym my żądamy jako Polska, aby zamknąć gazociąg Nord Stream 1 i nie dopuścić do uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Na zawsze. Na zawsze. Bo obecne gazociągi, które są w innych miejscach, wystarczają do tego, żeby zapewnić po pierwsze dostawy, ale po drugie te też chcemy zamknąć na czas, kiedy Władimir Putin podejmuje takie działania. Mamy nadzieję oczywiście, że Władimir Putin długo tych działań nie będzie podejmował, a przede wszystkim, że przestanie być w jakiejś przyszłości dzięki oddolnym ruchom w Rosji prezydentem tego kraju.